Jesteśmy świeżo po twoich wyborach, powiedz, bo ty powiedziałeś, że namawiano cię, że to jest bardzo fajna przygoda, fajne doświadczenie w życiu i kiedy tego doświadczyłaś, to możesz to potwierdzić? To jest fajne doświadczenie i dobra przygoda? To jest na pewno nowe wyzwanie i mam nadzieję, że przez ten rok, przez okres panowania będę starała się jak najlepiej sprostać temu zadaniu. Przygoda może nie do końca, bo przygody są raczej tylko przyjemne. Tutaj nie będę miała samych przyjemności, bo to się wiąże z wieloma obowiązkami. Muszę jakby świecić przykładem dla innych osób i dla tysiąca dziewcząt, które się zgłaszają do tego konkursu, więc mam nadzieję, że będę jak najlepiej wypełniała swoje obowiązki w tym roku. Czego szukałaś? Potwierdzenia, że jesteś ładna? Nie tego potwierdzenia. To jest był kolejny, właśnie kolejny jakiś etap, kolejna możliwość sprawdzenia się, więc to nie jest potwierdzenie tylko tego, że jestem ładna. Przede wszystkim nie tylko chodzi o to w tym konkursie. Nie liczy się piękno zewnętrzne, liczy się jakby też to, czym człowiek sobą reprezentuje, jakie ma wnętrze, co może dać innym.